To ja opowiem bajkę. Dobra. Dziecięcy kanał telewizji szwedzkiej wymógł na zagranicznych producentach zmianę płci niektórych postaci. Ojej. Na przykład Ted, samochód ciężarowy z kanadyjskiej bajki Trucktown, stał się ciężarówką i nazywa się Lin. Animowane postacie żeńskie spinają się na drzewa, konstruują go karty, podróżują, czyli to, co dziewczynki robią w realnym życiu, powiedział dyrektor stacji. Również księżniczka w nowej bajce Disneya już nie szuka miłości, tylko ratuje planetę. No, słuchajcie, wszyscy jesteśmy za poprawnością genderową, prawda? Wiadomo, to tacy jesteśmy. Ale umówmy się, księżniczki nie są od ratowania planet. Od księżniczki wymaga się, żeby się okuła wrzecionem i przekimała 100 lat na ziarnku grochu na Szklanej Górze z 7 krasnoludkami, by w końcu dać się pocałować księciu. Nie, i tu się bajki urywają, no bo musi dojść do rozmnażania, wychowywania dzieci, zmywania naczyń. Zawsze pojawia się młody ogrodnik czy umięśniony czyściciel basenu. Książę szuka rozrywki. Przepraszam, co to za bajki? Z rozrywki powtórki, no takie prawdziwe. Angażując to dwórki lub ogrodnika czy czyściciela basenu, różnie to bywa, a bajki nie są od tego, żeby różnie bywało. No bo jak to będzie wyglądać w nowych bajkach? Czego pragniesz, córko? Pyta król księżniczki. Pragnę uratować wszechświat, pragnę dietetycznej coli, czegoś na celulitis. A w nagrodę wszystkie paziówny króla Zygmunta. A książę, córciu, książę, niech przywiążę. I tak to gej. I żyli długo i długo.